Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam płytę z procesorem 286. Tutaj po oznaczeniach widzimy jest PC30. Tu najprawdopodobniej jest to płyta od komputera Commodore PC30. Tutaj pewnie to z lat 80. Tutaj mamy procesor AMD 286. Tutaj widzimy kości BIOS-u. Pamięć RAM zintegrowana tutaj jest z płytą. Tu w tym miejscu mamy cały tutaj interfejs do dysku twardego i do dyskietki. Układ zasilania tutaj, znaczy tu kość do zasilania, bo już pomału rozpracowałem to kość, to jestem w trakcie tutaj uruchomienia tej płyty. Tu widzimy drobne jakieś tam naprawy, widać na tej płycie było, no kiedyś było trochę, było bardzo mało tutaj części zamiennych tutaj do płyt i robiło się takie specjalne tutaj mostki z opornikami, żeby tą płytę w jakiś sposób tam uratować. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.